nie podoba mi się. Ej, Wiedźmin. Zobacz, Wiedźmin. 10 szans na trafienie krytyczne, 53 modyfikator obrażeń krytycznych. 1 szans na trafienie krytyczne za każdą broń w ekwipunku. Ten prędkości ataku minus. Dużo broni. Dużo małych broni. Co jest małe? Topór do rzucania. Gramy na najwyższym. Spartiatix! Na najwyższym gramy. Adamczyk, a zapomniałem, no trzeba, wiadomo, no ogarnąć się klasycznie. Ale może niedługo. Czekaj, ja miałem kupić o to. Nie, nie to. O, to. Miejsce tymczasowe, to jest ważne. I to można. I to, i doj. No dobra, Wiedźminem gramy pod toporki, pod rzucanie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ty, i zobacz, jak jest kryt, to się przebija to bro. Ej, fajny. Jakie tu DMG bije popieprzone. Ej, zasięg, zagrać. I full kryty, całkowicie jak się da. Chłopie. Przecież zobacz, jak tu napieprza. Ty, moby się nie będą respić, to będzie tak dymać. Uwierz mi na słowo. Raz. Dwa, trzy, cztery, sześć się da, tak jak tamtym. Podkuszę. Tak. Czekaj, to już trzeba to szykować. Tu jeden. A nie, musi być tak. Tak, tak i tak, no. Popieprzy. A nie, ja nie mogę itemy tier 1, zapomniałem. Już się tak przyzwyczaiłem do tamtego parcha. No to czekaj. Toporki do rzucania, to jest to? Topór do rzucania, tak. Pyk. Moc pocisku, ale zasięg mniejszy. Ale i tak chyba Worf, weźmy. Znowu toporek. Pyk. Moc pocisku znowu. Kurde, pytanie, czy to proszę. Brać to. Te topory są pociskami. Ty, a jak to sprawdzić? Miotany niby, no to chyba tak. Dupę. No tak, tak, bo zobacz, jest obrożnia 30, a mam moc pocisku 8. Ej, użycie statystyki 80%, ale czego? Jakiej? To jest wręcz? To? Ej, nie mów, że to się skaluje z obrażeniami wręcz. Cześć, zobaczmy po prostu. O ja pierdzielę, tak. No. Masz rację, widzę. Te obrażenia wręcz. Ja pierdzielę, no to. Dzięki, że ostrzegłeś mnie. Strzegłeś mnie w ostatniej chwili w dupę. Bym był zmadowany. Zostawmy tak. Odpowiedz mi na co? Jest jakiś powód do wstydu, gdy ktoś w dzieciństwie jadł mortadelkę chrupiącą? Nie, nie ma, nie ma. Ja jadłem. Tylko wydaje mi się, że to skróciło moje życie, tak jak już mówiłem nieraz. Ale dla tej przyjemności chyba warto. Jeżeli to była przyjemność. Ej, niezłe te toporki.
Dobra, czekaj. Tutaj jeden, tu drugi, tu będzie trzeci. W złym miejscu mi to dają tutaj. Trzy, musi być jeszcze jeden. Czekaj, w którą stronę? W tam. W tamtą. Louis pije przyjło to. Na razie dajmy tu to. Prędkość ataku. To by się przydało, bo mamy dość małą. Tu się... na minusie nawet. Aha, i itemy na walkę wręcz trzeba, bo zapomnę za 2 sekundy po powiedzeniu tego. Dobra, mamy... ile trzeba połączyć? 3, okej. Będziemy na 6 grali. Co? Nieźle wyszukiwarkę na ety piosenki, radio hity 2K24, to co leci? 2K22, największe remiksy tych najpopularniejszych nutek. Fajne. Ej, duży atak speed mają te topory strasznie. Jeszcze przebijają się przez moby bazowo. W sensie jak kryt wejdzie, ale ta postać ma kryty bardzo ulepszone. Ty, wydaje mi się, że z tym Wiedźminem będzie easy. Że za pierwszym zrobimy, na najwyższym poziomie trudności. Tak coś tutaj przeczuwam. Czemu mi źle dają? No w końcu, szmaciarzu w dupę. No. Nie, za wysoko o jeden. Ja pierdzielę. No. Muszę być. Dobra, jest toporek. To na razie go damy tu. Po prostu. I tu jeszcze jeden będzie. Czekaj, co to dawało? Gówno. Exp. Weźmy. To był chyba pocisk, tak? A nie, walka wręcz. Już widzisz, już mówię. Po przeczytaniu zapomnę. I co zrobiłem? Zapomniałem. Klasyczek. A jak uzyskać jeden slot więcej? Tak. Będzie powrót plecaczków jak wyjdą? Tak, podobno mają być w marcu, tak słyszałem, ale nie wiem, czy to prawda. Dobranoc, Artur. Dobranoc, dobranoc. Ej, zobacz no! Au! Ty, no wygląda to obiecująco, nie? Jak na early game, chyba że te toporki w przeciwieństwie do kurz po prostu są pod early game, a potem będzie gówno na klatę przyjmowane. Możliwość taka jest. A może nie. Dymargo, no. Ty, no nieźle. Dobra, to już chyba mogę gdziekolwiek kupować sloty. Cześć, raz, dwa, trzy, dobra. Aha, tam jeszcze jeden pojedynczy jest. Dobra, to tak będzie wyglądać. I teraz problem jest jeszcze taki, że więcej toporów trzeba. Chce się łączyć je, o.
U lifesteal? Tak. My potrzebujemy chyba lifesteala na tym buildzie, nie? Bo jest dużo ataków. Ta lifesteal odda. Zróbmy tak. Tak, no masz rację, sustain by się przydał. Teraz poszukam z beczek, ale zaraz będzie lifesteal. Ale zobacz ten clear tych mobów. Bardzo w porządku jest. Przez to, że często bardzo kryty wchodzą. Zobacz, jaka miazga jest robiona z tych petów. Ała. Mięsko. Dawaj to mięsko. Chrupiąca mortadela, czy... mortadela, ale se nakupię mortadeli. Zrobię hamburgery. Piękne. I dobra. Pyk. Pyk. I teraz czekaj, połączymy. Teraz, czym to się różni od bazowego? Aha, ten pasyw się zwiększa i DMG o 4? Tak, to dużej różnicy nie ma. Myślałem, że więcej to da. To jest... Ale ty to purki... Jak purki pane dropił. Nice. Mam full HP. Aha. Powiedziałem, że zdropię jak porypane. No i w dupę je spłoszyłem. Popieprzy mnie naprawdę. Dobra, luj. Klopsy w sosie koperkowym? Co to jest sos koperkowy? Ty, jadłem kiedyś coś takiego, ale 100 lat temu. Nie pamiętam smaku tego. To jest taki śmietanowy sos. ...4% lifesteala mamy, ale przy tylu hitach? W sumie? Raz, dwa... No zobacz, działa w miarę. Spoko. 4% tylko, i tak nieźle to leczy. I dobra, czekaj, pyk. Tu by się przydał slot, to wtedy... Tu mamy dwa, tu mamy dwa. Aha, i nadal w sumie będziemy w dupie, to nie ma znaczenia. A co to dawało? A, dobra. Moc walki wręcz. Szmata. To można w sumie, jaki tak jest pojedynczy. To nie. Więcej zarabiać. Walka wręcz, ale szansa na unik minus. Mamy 15. W sumie Worf. To jest dużo DMG. Lifesteal. Toporek drugi level z bomby. Połączmy te. I tutaj się jakiś da. A, golda nie ma. To gówno. Jedziesz na obiad ziemniaki klopce w sosie tłuszczowym. Zrobiony ze smażonej cebulki. No git. Chrupiąca mortadelka lepsza. No. Ale ja pamiętam, tą mortadelą było coś takiego, jak się ją smażyło. To dowód, że ją jadłem kiedyś. Ona była taka dziwna, bo kroiłeś ją na te plastry i dawałeś na patelkę i ona zawsze to jakby jak taki bombel się robiła, że tak środek stawał. Trzeba było to przebić, bo inaczej się usmażyła tylko na brzegach. Nie wiem czemu w dupę tak było. Ale kurwa, to było to po pierwsze ona. Namiot się robił? No, taki namiot. Ty, ale czemu? Mortadelka? Szalona. Ej, dobra, czekaj. Prędkość ataku to weźmiemy. Toporek.
Ej, warto? Luj, bierzemy. Jeden HP będziemy mieli. O ja pierdzielę, nie wiem czy to zrobiłem. Oby to było dobre, co zrobiłem. Bo wpieprzyłem rana chyba. Szansa na kryta, my potrzebujemy niby. Aleluja. 50, nice. Dobra, ty, buildzik wygląda mega obiecująco, no. Czekaj, obrażenia krytyczne 2,5 raza. Szansa na kryta. A ja mam 16 tylko. Ty, my musimy jakąś szansę na kryta zwiększyć. Nie, to jednak biorę tę rzecz. Potrzebujemy ich. Potrzebujemy cię w naszej bandzie. Grasz z nami. O ja pierdzielę, elita? Czy co to było? 2 HP, 4 HP. Ich! 5 HP. 10 HP. 20 HP. A nie, to nie jest elita, po prostu mobek się zrespił, ale zara będzie elita. Trzeba pamiętać. Niby moby bardzo szybko padają, ale z drugiej strony tego lifestyle'a jest ewidentnie za mało. Ty dziadek, jak jesz, kupne żarcie, czy gotujesz sobie? Zależy chyba od dnia. Tak i tak w sumie, no. Tak i tak. Dziadek, nie, jem. Ale chyba od dnia, ale ja lubię na przykład zamówić sobie hindusa i dodać do niego, bo nie wiem czemu nie ma tam opcji, że bierzesz z kurczakiem i żeby warzywka dodali, to robię taki trik, że dodaję sam. Warzywka zarobista jest wtedy. Czekaj, ile lifesteala? Ty połączyć fioletowe, chyba tak. Ha, i kryta miałem, no tak. O kurde, na kryta chyba nie będzie. Przecież nie, no jest. Tylko na toporek już nie będzie. Kurde, troszeczkę zabrakło, ale dobra, będziemy żyć. To nie. Mam on małpę trabia? Jak mu idzie? Ile nakryta? 20. Kurde, szkoda, że tych potek nakryta nie daje. Wycofaj mi ojca? Nie. A mogę ciebie. Ale mam on z tego co widziałem detków wszystkich je dodaje. Nie wiem czemu. Znaczy gadał, że ma to niby w dupie, no ale... Wiesz, ja widz, co prawda shotów z YouTube'a, ale zawsze. Cześć, co? Wyzywa? Gdzie mnie wyzywał? Co żeś pisał o tych pulpetach, co się koperkowym? Dziękuję bardzo, zrobię sobie jutro. No to do Adamczyka. Kieruj te słowa. I czekaj. To nie. Kryta potrzebujemy. Czekaj, bo mam jeden toporek za tego. To na razie go dam tu chyba. Musimy tak zrobić. To się nie będzie przebijać, nie? Dodatkowo, bo to nie jest pocisk.
To jest za co? Za... jeden ten item. To jest dobre w lejcie teraz chyba gówno. To jest fajne. I to też jest fajne. Dobra, tak gram. Solek. Chyba wszyscy, to zależy. To zapytanie, ktoś konkretny miał być? Kto się nawinął, no? Kto chciał jeść, tak? Ja nie lubiłem, pamiętam, ścierać na pyry. Chcę zawsze tego palca zaciąłem. Ale lubię ziemniaczane placki, no, zarąbiste są. Ale z keczupikiem tylko, rel? Jak jesz na słodko placki ziemniaczane, to się serio w głowę puknie. Frytki też wpieprzasz w dupę z czekoladą? Debilu? Chipsy jesz z czekoladą? Pytam. Jak w dupę ze śmietaną? Nie, no. Rozumiem, jeszcze pampuchy ze śmietaną. Wiesz co są pampuchy? Czekaj, bo... tak. Co ja miałem? Aha, item szukam białego. To, ej, to było nakryta? Tak, to jest bardzo ważny item. To jest bardzo ważny item. To jest bardzo ważny item. Teraz nożyka musimy znaleźć. A, to też jest ważny item. Czekaj, chwilę widzę. Ej, to jest życie dodatkowe. A weźmy to. Moja mama zrobiła placki ziemniaczane z jasnym sosem mięsnym. Okej, no to chyba git. Podcast o jedzeniu? Nie no, ale... z ketchupem to się chyba wszystko da zjeść, nie? Ale placuszki ziemniaczane, ketchupik, ale wiesz o co mi chodzi teraz? No poważnie ci mówię. Placki ziemniaczane muszą być tak prawie czarne. Takie no, mocno przypieczone. Rozumiesz co ja mówię? I cebula musi w nich być. Że ścierasz pyry, ścierasz i się wkrada cebula pomiędzy ziemniaki. Inaczej to się pieprz w skrócie. Serio ci mówię. Serio ci mówię, pieprz się jak tak nie jesz. Nie ma tolerancji do tych co tak nie jedzą. Wątróbka z ketchupem? Nie lubię wątróbki, ona ma taki smak jak wątróbka, no. Nie dla mnie. Użyję to. To było dobre na zasięg, a ja mam zasięg ile? 86. Chyba to wezmę i potem drugie się weźmie. Kradzież życia, ale szansa nakryta. O, toporek. No to teraz go weźmy. Moc do walki wręcz. Żeberka lubię, lubię, lubię. Ja z mięsa to nie lubię flaków chyba. Znaczy flaki takie neutralne są dla mnie, ale wolę nie jeść niż jeść. I wątróbki za bardzo. No. Steki lubisz well done czy nie? Średnio. Lubię, nie lubię takich, że aż są w dupę jak ta podeszwa. Lubię, żeby sok był jeszcze, ale
Nie, żeby był krew. Ok. Co za Hades? To jest plecaczki plus brutato. Ej, czemu to dostałem? Gdzie moje HP? Trzeba już się skupić. Ile mam lifesteala? No niby dużo tego lifesteala. Zobacz jak szybko HP wraca, ale... Ale nadal za mało. No, może być. Tak. Tamto nie. Czekaj, kupiłbym to na zasięg też, ale nie wiem w sumie, czy jednak to chcę. Że atak speed po prostu i luj. O nie, to nie. To! Kradzież życia, my mamy ile? 28. Może być tak. I to też było dobre. Tylko kradzież życia zabierze. Kurde! Aluj. A która to była rękawica? A to jest ona. Co widz mi przypominał, żebym czytał, co ona robi. Okej, okay, to muszę pamiętać. Czekaj, co ja tego się tego zamyśliłem z grom. Kiedy wyślesz zdjęcie dla widza na Insta? Jak napiszę, żebym wysłał. Rel? Kiszki? Co to są kiszki? To ja nawet nie wiem, co to jest chyba. Saulek, wiesz? Co to w dupę jest? Nie no, z mięsa to ja też nie lubię, no, takich rzeczy, których raczej większość nie je, no. Ale tak, tych takich najpopularniejszych mówiłem, że flaki raczej takie średnie. Kiszki to ja nawet nie wiem, co to w dupę jest. Z krwią jest to mięso? Chyba go nigdy nie jadłem, to nawet nie wiem, czy to lubię w takim razie. Ale nie wiem, trochę obrzydliwie brzmi. Ale w sumie, może dobre, no nie wiem. Nigdy nie jadłem. Czerninę? Co to jest? Kaszankę lubię w sumie, tylko nie jadłem już lata. A też taka chyba, że nie każdy lubi kaszankę, nie? Czy mi się wydaje? ...28 kradzież życia. Czekaj. Prędkość ruchu 9. 9 szczęścia. W sumie... A weźmy. Może toporek da dzięki temu. Gówno. To było dobre, średnie. Cebulą kaszanka, no tak, oczywiście. Kurde, ale dawno nie jadłem takich rzeczy, bo to tak mi się bardziej z domowymi kojarzą, a... Czyli, co się kiedyś jadło, nie? Wiesz, ja tak sam takich rzeczy to nie kupuję. To raczej, jak się napatoczę i jest to, nie? No. Sam to takich rzeczy nawet, wiesz, to pewnie da się i gówniane kupić i dobre. Nie ma co ryzykować. Ale dobre, kiedyś te kaszanki i tak dalej. Kiedyś się jadło takie rzeczy, no i dobrze wspominam. A co jeżeli to jest jak mamon mortadele, ja wspominam kaszankę. I się okaże, że jednak nie było to najlepsze jedzenie. Niedobrze. Żyję w bańce kaszankowej. Donatello pizza z Biedry, no lubię ją, lubię, no. Jak w Biedronce jestem, to raczej kupuję, no. Dobra ta. Dobra ta. W
Odwrót. Nie, tak, o. O, dobrze. A weź to. Odzie. Tak. Ty, ile ten topór bije? 59 tylko. 137 obrażeń, ale razy 2,5. Ty, to ma 96% szans na to, że trafi kryta. Ty, już nie potrzebuje krytów, już. Już nie potrzebuje, już nie tam, już. Już. 3. Zrobię tak, zobacz. Ulepszę fioletowy. Zaraz będę miał kolejny fioletowy. A, i to weźmiemy. 240 do git. Użyj. Dało ile? 5. 5 AD dało. Nice. I teraz tak. No. Czernina to zupa z krwikaczki. To nie jadłem tego nigdy. Chyba nigdy nie jadłem krwi. W sensie tak, żeby tylko krew. Pewnie w jakimś burgerze to jest normalnie. Ej, elita! Nie spojrzałem. A, bo to 15, teraz w 15 jest na tym poziomie trudności. Uch! Uch! Elitka, padaj, padaj. Ty, elita jednak dropi golda dodatkowego. Czyli jednak warto go ubijać. A nie, nie dropi, nie wiem. Chyba dropi. Speedrun Sekiro zrobię po tym. I tak mam popieprzone godziny, to nie ma co. Od poniedziałku przestawiamy rel. Kaszankę. No przed chwilą gadałem o kaszance. Cały czas. Czekaj, 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 czekaj. To... Jak to zrobić? Ale to wtedy... O! No ale to już kryta nie potrzebuje. I jeszcze to... I to porka szukamy. Tylko nie level 1, level 2. To chyba zrobimy jednak tak. Ulepsz. Czekaj, to było git, ta, ale nie chcę tego. Gdzie toporki? Czekaj, chwilę widzę. 4 AD dało. Zarąbiście. Da się suba sprawę dać na tele? Nie wiem. Chyba tak. Krikos. A tak, Adamczyk, masz rację. Masz rację. Niedzieli. Ty. No. Po tym zrobimy speedrun. Taki, wiesz, próba poniżej 35. Znaczy poniżej 40. O. I chyba już odpuszczę ten temat. Bo żeby zbić jeszcze niżej, to... Każda sekunda to godzina treningu. W sumie może tak być. Ja mam mało godzin w Sekiro bardzo. Więc raczej ten sufit się już zaczyna powoli. Gdzie trzeba napieprzeć dużo, żeby to pobić. World record? Nie no, world record to jest 28 minut. Ja chcę 30 coś. Jakbym zrobił 34? Chłop. Dla mnie to już jest wystarczająco na całe życie. Ej, czekaj, 4. Czekaj, to tak zadziała? Nie, w złym miejscu.
Ej, muszę to mieć. Kurde, bo mnie popieprzy, no. Tu? Nie. Ty to widzisz? Ale może być tu chyba, czy nie? Zmieszczę tu jakoś inaczej item? Łeb mi paruje. No, może być. I teraz mam zbroja minus 9, ale obrażenia... Co? No nie wiem, czy to było warf. Coś tam dało, no. Ale mniej niż myślałem, że da. No, sporo mniej to dało niż myślałem. To bym chciał. Ale już nie ma gdzie tego dać, żeby z rękawicami połączyć. Ale 5 kradzieży życia to zawsze warf. To szczęście chyba już wypieprzymy. Gówno to daje. To jest fajne niby. Kryta już nie potrzebujemy. 25% obrażeń. Dobra. Co za build pod Dravena? W sumie tak, nawet animacja taka. Ej, czyli Draven serio ma topory, a nie miecze. Niby to mówi, ale to jest kłamca. Ej, zobacz ten clear. Moby nie nadążają się respić. Ale w ogóle widziałem, że da się odbijać pociski, bo było, że ten toporek nie może odbijać pocisków. To znaczy, że jakiś item może. Na przykład kusza. Ciekawe, jaki wtedy jest clear. O chłopie, muszę to przetestować. Ej, dobre rany dzisiaj w tą gierkę. Dobra gra. Tak, Amy, no. Ale nie teraz. Teraz testuję Wiedźmina pod topory. I jest niezły. I kupuję ciągle tego. Życia, co mi gadałeś. I rzeczywiście oddaję. Chociaż tylko raz użyłem. Na ileś kupień, ale zawsze. Dobranoc, Adamczyk, dobranoc. Śpi dobrze. Tu chcę! Dzięki. Ale gówno. Ej, co ja zrobiłem w dupę? Przecież ja nie mam jak tego pieprzyć teraz. Ja pierdziele, źle to zrobiłem. W dupę, nie mam slota. Czekaj, w dupę. Nie, jest tutaj. I teraz to ma 224 razy 2,5, czyli to ma około 500 DPS-u, plus przebija przez wszystkie moby. Chłopie. Coś pięknego. Szukamy topora chyba. O kurde. O ja pierdziele. Nie muszę to mieć. Ja pierdziele. Za zbroję. Wypieprzasz, won. Ile to da? 50%? Okej. Okay. Czekaj, to nie jest ponad 500. Znaczy jest, ale jeszcze więcej. 600? Co ty masz kamerkę do dupy jakoś, jakbyś mortadele wysmarował? Co ty gadasz? Gdzie? Normalna jakość. Ja tak po prostu... Czekaj. Gdzie jest? O, fiolet. O, chłopie. O ja pierdziele. Ej, czekaj, co jest? Ej,
Cześć, co jest w dupa? Nie no, ta. Niebieski akurat dałbym połączył, japi. Ej, bierzemy to, czy zdechnę od razu? Kurde, wziąłbym to za tego expa. Luj, biorę. Pieprzę to. Ryski leci. Bierz. Nie wykituje, prawda? Jak coś tu jest na ciebie. Ryzykujesz permem tutaj. No może nie aż tak. To daje elitę, nie? To nie. Dobra, luj. 1 HP. 2. Ty, ale zobacz. Dobra, HP, znaczy się lifesteal. W porządku jest. Tylko moby tak szybko padają, że nie mogę się z nich wyleczyć. Bo ich w ogóle nie ma. Ej, to jest popijewszony, jak to dobrze działa. Ja pierdzielę, ty. Spójrz. Widzisz to? 50% lifesteala mamy. Ty, ale hitki nie wchodzą po 500, czyli tam już są jakby staty napisane? Myślałem, że hity będą po 500. Wchodziły, a nie wchodzą. Czyli to już jest chyba skrytem napisane, jakie jest DMG, ale sraka trochę jednak. To tak dużo obrażeń nie mamy, jak myślałem, że mamy. Zawiodłem się na tym buildzie. A może być i tak, no. Ta, te obrażenia na sekundę już chyba wlicza kryta, ale jak to może wliczać kryta? Nie ogarniam tego. Lego jakieś kiedy? Nie wiem. Nie planowałem za bardzo. Ale wiesz, no pewnie będzie jakoś losowo to Lego. Czekaj, moc do walki wręcz, za każdym się dowiadują, są broń do walki wręcz. Kurde. To 17. Ale to jakoś... Nie wiem. Popsute to w dupę jest. Myślałem, że to więcej wszystko da, to tak... Bardziej daje dupy. Niż DMG. A, mogłem to zostawić. Aluj. Czekaj, bo mamy to. To zrobimy od razu na max tier. Tak? Znowu mamy miejsce. No i git. Proszę, daj coś dobrego. Ale gówno. Ja pierdzielę, co jest? Co tak daje? IRL zrobią. Nie, żadnego IRL-a nie będzie. Ale mortadele to ja bym nie chciał robić, bo nie chciał mi jeść za bardzo. Już oglądaliśmy ostatnio filmik, jak typ robił mortadele. I widzowie mi tam pisali, że nadal ogólnie jedzą mortadele. I że mi się poprzewracało we łbie już. Ale chyba trollowali. Mortadelka mamońska. No tak, tak. No ale to możliwe, żeby ludzie dalej jedli mortadele? Tak jakoś tak masowo? Tak jak kiedyś? Się jadło, bo nie było nic innego? Chyba nie. Ty zobacz, jaki clear popieprzony. 19 wave to jest ok. Masowo nie, ale jedzą. No bo kiedyś to wszyscy chyba jedli mortadele, mi się wydaje.
że jak ktoś w dzisiejszych czasach ma powiedzmy 20 parę lat, to na pewno kiedyś dużo mortadeli żarł. Takie połączenie. Na stówę tak jest. Ty w sumie? Zapieprzyłbym jeszcze jeden toporek tu. O, tutaj. Nie. O kurde, co ja... Nie. Tu. O, tu. Albo co? Przecież ilość wrogów może mnie rozpieprzyć. Chociaż nie, bo przecież ich nawet nie było na... To witalność, z tego nie chcę. A gdzie toporek? A, ja golda całego wydałem. Ja pierdziele, nie spojrzałem, że golda nie mam. A to ostatni wave, no luj, no. Trochę spieprzyłem. Dobra, zobaczmy, jak się sobie poradzimy w ogóle z bossem. Gdzie on jest? O, jest. Ja pierdzielę, chyba detek. Trochę bije koleżka. Ej, no gorszy ten build niż u na królu pod... Nie zrobimy go. Użycież. On mnie zwanshotował czymś. Nie! Nie, proszę cię w dupę, no. Lecz, lecz, lecz. Jeden HP ma. Padł! Ja pierdzielę. Dobra, nice. Toporkowy build beat, ale jednego topora zabrakło. Wydaje mi się, że miał te dwa itemy, jeszcze poszłoby łatwiej. Max poziom trudności to był. Udało się. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!